Droga kandydatko na partnerkę księcia, jeżeli marzysz o tym, żeby spotkać na swojej drodze życia księcia, marzysz o tym, że on się w tobie zakocha, że on cię porwie do swojego księstwa i w swoim zamku będzie cię kochał przez resztę twoich dni, to bardzo proszę, abyś wpierw popatrzyła na zdjęcia istniejących książąt, żebyś się przyjrzała, czy rzeczywiście taki książę Walii, Anglii, czy Holandii, czy jakiegoś innego państwa, czy ten książę budzi w tobie nie tylko głębokie emocje, ale również motylki w brzuszku. Czy rzeczywiście wychodząc za mąż, za takiego księcia, będziesz miał jakąkolwiek szansę przeżyć tę cudowną, wspaniałą miłość, która będzie trwała dłużej niż miesiąc miodowy. Czy rzeczywiście ten książę z Walii lub z jakiegoś innego kraju będzie spełniał twoje marzenia i czy ty, jak popatrzysz na zdjęcia księcia w gazecie, czy rzeczywiście zatęskniesz za takim facetem na stałe do łóżka? To znaczy, czy rzeczywiście liczysz, że on będzie lepszym kochankiem niż drwal bieszczacki? Polecam, zastanów się, gdyż może drwal bieszczacki może spełnić twoje oczekiwania.